Kiedy zostanie zakończony i rozliczony projekt modernizacji sieci tramwajowej? A pytałem o to między innymi dlatego, że już wtedy, a więc mówię o maju 2014, naszym zdaniem, moim zdaniem pojawiły się pewne nierozpoczęte prace na tym odcinku. Uważaliśmy, że jest to już kwestia, że w ogóle ta inwestycja jest bardzo opóźniona. Mało tego, donosiły o tym media, akurat to dwa dni wcześniej, przed tą sesją, również pamiętam, czytałem artykuł, który informował nas o tych opóźnieniach. Ja takie pytanie zadałem, otrzymałem odpowiedź od pana prezydenta Sikory, który o tą sprawę pytał, najprawdopodobniej też wcześniej, z tego co zrozumiałem, Radę Budowy i uzyskał następującą odpowiedź. Ja pozwolę sobie tutaj ją zacytować. Na pytanie oczywiście o te wszystkie opóźnienia, o których mówię, które cytowały, informowały mnie. Wszyscy się zdziwili, stwierdzili jednoznacznie, że jak zwykle coś nie zagrało w komunikacji między nimi a mediami. Informacje, które przeczytaliśmy, są nieprawdziwe. Nadal podtrzymujemy termin oddania tej inwestycji zgodnie z umową, to jest do 22 grudnia 2014 roku. Chciałem spytać, panie prezydencie, czy w dalszym ciągu wykonawca podtrzymuje ten termin zakończenia tej inwestycji, to znaczy do 22 grudnia 2014 roku? Rzeczywiście 18 maja pismo, kiedy panu radnemu podpisywałem odpowiedź, wiedza nasza i wykonawcy i wszystkich na radach budowy była zawsze taka, że do 22 grudnia wykonawca twierdził, że wyrobi się z tego. Mało tego, twierdził tak mniej więcej do września. Od września zaczął przebąkiwać, że być może nie zdąży i podczas ostatniej rady budowy, którą odbyliśmy w tym tygodniu, w poniedziałek, już powiedział, że w najbliższych dniach zamierza złożyć pismo do inwestora, czyli do miasta, z uzasadnieniem, z prośbą o wydłużeniu terminu zakończenia tej inwestycji. Nie sprecyzował jeszcze do jakiego terminu. Mówił na Radzie Budowy, że potrzebuje kilka miesięcy ciepłych, pomijając miesiące zimowe, ponieważ w okresie zimowym, nawet gdyby sprzyjała temperatura, nie byłoby dużych opadów śniegu, to i tak nie mógłby choćby niektórych prac wykonywać ze względu na temperatury w granicach 0 stopni. A w przypadku na przykład wylewania płyt betonowych potrzebujemy co najmniej 10 dni temperatury około 5 stopni. Kolejne pytanie dotyczyło, co miasto robi, zrobiło w zakresie tym, aby ta inwestycja jak najszybciej była ukończona. No cały czas nie ma tygodnia, abyśmy nie wspierali wszystkich w tym procesie inwestycyjnym, aby ta inwestycja jak najszybciej się skończyła. Przykładowo prezydent Malinowski uczestniczy w rozmowach z dyrekcją zakładu karnego. Wiem, że zakład karny na ulicy Wybickiego, no każdego dnia są dowożeni tam skazani i wywożeni, więc czy też karetki, tak, pogotowia, więc tam jest cały czas rozmowy, w jaki sposób można zamknąć tą drogę, aby móc prowadzić prace budowlane, czy dyrekcja zgodziłaby się na dojazd od strony ulicy Sienkiewicza, czy połówkowy jakiś dojazd, więc choćby te rozmowy z więzieniem. Dalej rozmowy z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, aby tam każde pismo skierowane ze strony wykonawcy nie czekało na odpowiedź standardowo 30 dni, tylko następnego dnia bądź w dniu jakby dostarczenia była odpowiedź, bo to wszystko nam się przekłada na terminy. To samo dotyczy spotkań i jakby rozmów z pomocną spółką gazowniczą, z miejskimi wodociągami, z energetyką, z przedsiębiorstwem usług miejskich, ostatnio choćby w sprawie położenia kabli zasilających na Alei 23 stycznia, tych prac, które w tej chwili są prowadzone, a przechodzą przez działkę PUM-u i tak dalej, i tak dalej.